Witam wszystkich na naszym kanale, zapraszam do odcinka. W dzisiejszym odcinku będziemy rozwiązywać test na obywatelstwo polskie. Coś takiego sobie wpisałem i zobaczymy, czy bym otrzymał obywatelstwo polskie. Najwyżej będę musiał zdjąć tą bluzę. Marka dzisiaj nie ma, piszcie do niego na Instagramie, żeby chciał nagrywać filmy i zaczynamy ten quiz. Czy co to jest? zapomniałem powiedzieć, że to będzie odcinek, w którym się najbardziej skompromituję na świecie chyba. I co? Nie. Chyba jakieś reklamy. Więcej niż jedna polska potrawa. To... Ja myślałem, że to są... Aha, pierogi, ale... No nie, to nie są te pierogi. Bigos, o, ale... No to może gulasz. Zupa pomidorowa? No i nie wiem. Zupa grzybowa. No to są na święta, więc może. Zupa. No dobra, nie, zupa pomidorowa. My nie mamy pomidorów u siebie. Ale łatwo. Jakie mięso było z ulicami? Smutny i radosny, czy to są synonimy? Nie. Czy tak? Nie, synonimy to są podobne, dobra. Pisać, który czasownik jest parą aspektową? Co to jest para aspektowa? Pisać? Nie wiem, co to jest para aspektowa. Zdałem maturę, już nie muszę wiedzieć na szczęście, ale dalej nie wiem. Nie miałem czegoś takiego. Czasownik jest para aspektowa. Zobaczymy, co to jest para aspektowa. Jest różnica aspektu. Aha, jedyną warą jest różnica aspektu. Czy to jest pisać, podpisać, odpisać, napisać? Dalej nie wiem. Inny aspekt. A, to chyba, bo to jest... Nie wiem. Które słowo ma podobne znaczenie do słowa umowa? Kontrakt. Co tu nie pasuje? Chleb, makowiec. A to jest test na IQ, czy to jest test na obywatelstwo polskie? Nie rozumiem. Makowiec. Co tu nie pasuje? Gąbki, wołowina, parówki, kotlet, kurczak, kiełbasa. Ej, no to ja nie wiem. Bo tu... no to wołowina chyba. Nie, bo parówki... No kurde. Kotlet, kurczak... Bo gołąbki są z mięsa mielonego. Nie wiem. Parówka i kiełbasa to samo, tylko... No właśnie, kotlet, kurczak, wołowina. A, że wołowina... No nie, to wołowina od ten. Bo kurczak jest na obiad, kotlet, kiełbasa, porówki, no to na niech będzie wołowina. Wybierz po prostu... Kiedy nie było śniegu? Co tu nie pasuje? Można zbierać... Mamę z dworca. Czy będę Polakiem? CO?! 6 na 10! Całkiem widać, że masz wiedzę, ale do doskonałości brakuje ci jeszcze kilku punktów, nie podałeś się nie... chyba bym nie otrzymał jednak. Pożegnamy się. Hello my friend. Today I'm going to... nieważne. Chłodnik litewski też jest. Pierogi ruskie to też jest polskie? No nie wiedziałem. O jeden dzień. Tak, po waszych prośbach na Instagramie Marek zgodził się nagrać ten film. Zobaczymy, czy mu pójdzie lepiej. I on ubierze dopiero bluzę, jak będzie miał 10 na 10. To jest ABC? Tak. To jest co? Zobaczymy. Okej. Boże. Chyba przegrałem.
Esa! Tradycyjne polskie. Strzeliłbym w zupę. A może więcej niż jedną? Pomidorową bym dał. A ja powiedziałem, że nie pomidorową, bo u nas nie ma grzybów, a potem się do ten, że przecież u nas są pomidory w sensie. To raczej proste, ale to chronologicznie. No. Tak. Nie. Parą aspektową. Ja to sprawdzałem, aspekt. Co to jest. Aspekt. Możemy pomyśleć, że to jest coś... Coś w aspekcie, coś w podejściu. Aspekt. A ja sprawdzę, to ci mogę powiedzieć. Pisze się tak samo, ale oznacza co innego. No to... Aha. No to... Do mikrofonu. Nie wiem. masz szczęście, że to nie jest na czas. Pisać. Kurde, nie wiem, bo to... Bo to wszystko ma w słowie pisać w sobie. Wszystko ma słowo pisać w sobie. No tak, ale tu chodzi, że inny aspekt co ma. Że oznacza zupełnie co innego? Nie, jest w innym aspekcie. Tak pisało na Wikipedii. Pisać. Myślę, że podpisać to jest co innego. Które są podobne znaczenie do słowa umowa? Kontrakt. Umowa, kontrakt. Co tu nie pasuje? Kowiec raczej. Bo nie jest to taki wyrób typowo dla reszty. Tak mi się wydaje. Tak. No to gołąbki, bo to, albo nie, no nie wiem, bo... No nie, kotlet może tu nie po... Dla mnie ja nie rozumiem akurat tego. Ja też tego nie wiem, bo tak, kiełbasa to jest mięso, kurczak to jest mięso samo w sobie, to też jest mięso samo w sobie. No. Nie, no właśnie, bo to chodzi o zwierzę czy o mięso? Kurczak. Kotlet to jest wyrób, parówki też jest wyrób, wołowina to jest mięso i gołąbki to też jest wyrób. To ja strzelam w gołąbki, no nie wiem czemu. Nie było śniegu, byliśmy bardzo dobrzy z nim. Chociaż nie było śniegu. Można zbierać grzyby. Znaczki też można zbierać. Aha, mamy z dworca, nie można. Co to nie pasuje, sorry. Mamy z dworca. Chyba masz ten sam wynik co ja, ale daliśmy gdzie indziej inne. 7 na 10. Aaa, Marek jest bardziej Polakiem, no. A ja nie wiedziałem, w sensie... Nie wiem, to 14, nie wiem. To ja wiedziałem, że lipiec, a nie wiedziałem, który. Zupało mi do roku. Poważnie? To wszystko jest polskie? Nie wiedziałem. Ale to pierogi to z Quebeca. No to łatwo, łatwo. Teraz możemy przeanalizować. Napisać. No. Ja w ogóle nie mam pojęcia, co to jest paraaspektowa. Pisać, napisać. A że coś jest dokonane może. Nie wiem. Powiedziałem inny aspekt. Które słowo ma... No i co mi to dało? Które słowo to wiadomo, gołąbki, a to dobrze. No ja nie wiedziałem o gołąbki, bo ja uznałem, że jeszcze wołowina, że gołąbki to się nazywa jako nazwa. No to... Masz, że kurczak, to dostajesz, to dostajesz, błędy, to dostajesz. Błędy popełnione. To jest ogólnie bez sensu pytanie, to bym wyrzucił. Tak szczerze mówiąc, bo tylko zupa pomidorowa nie jest, tak? W tym wypadku. No. To żałosne. Tutaj to jest, no nie wiem, nie wiem, nie wiem ile Polaków odpowiedziałoby na to dobrze. Myślę, że większość nie. No i... No to masz już no dwóch antypolaków. To jest akurat do wykucia. To trzeba było wiedzieć. No bo się nie mówi dnia, jest zawsze 410, żeby to pogłowane było. A cóż, nie jesteśmy Polakami. Nie jesteśmy Polakami, także nie piszcie już do Marka na Instagramie, albo piszcie, jeśli jesteście ładne, zostawcie suba, lajka i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.